Masz oczy głęboko osadzone albo opadającą powiekę? Zobacz, jak makijażem ukryć ten wałeczek powieki. Będę używała palety magnetycznej z 4 cieniami, które są dopasowane do koloru mojej tęczówki. Najpierw rozświetlam spojrzenie w wewnętrznym kąciku i podłukiem brwiowym jasnym matowym cieniem. To jest cień, który powinien obowiązkowo być w kosmetyczce u każdej kobiety. Później różowym matowym cieniem zaznaczam załamanie powieki i właśnie ten wałeczek, czyli wyjeżdżam troszeczkę powyżej załamania. Ale prawdziwa korekta oka będzie wykonana cieniem czekoladowym. Nakładam go w zewnętrznym kąciku i dosłownie wbijam go w ten wałeczek skórny powieki, po to, żeby ta powieka zaczęła się chować. Zobacz, jak to wygląda. Wszystko jeszcze też blenduje do środka powieki. Cienie są bardzo drobno mielone, łatwo przylegają do powieki. Nie zrobisz sobie plamy, naprawdę łatwo się nimi pracuje. A błyszczący cień nakładam już palcem od wewnętrznej strony oka. To jeszcze nie koniec, bo chciałabym nadać głębi spojrzeniu, więc mięciutka czarna konturówka, nakładam ją w zewnętrznym kąciku na dolnej i górnej powiece i takim pędzelkiem w kształcie kuleczki do detali rozcieram tą kreskę zarówno na dole, jak i u góry, tworząc kreskę, która będzie przydymiona, która nada taki głębi spojrzeniu, ale troszeczkę też zmysłowości, to oko będzie wyglądało naprawdę fajnie. Dolną powiekę zaznaczam tymi samymi cieniami, które użyłam też na górnej powiece, czyli różowym i czekoladowym. No i zostaje wytuszowanie rzęs. Tutaj będę używała tuszu, który daje ekstremalne pogrubienie i wydłużenie rzęs, no bo to oko jakoś trzeba wyciągnąć, więc ten tusz mi to zapewni. Dodatkowo jeszcze też pielęgnuję rzęsy, one nie będą się łamały w ciągu dnia, a nawet przy wieczornym demakijażu efekt będzie wow. A tak wygląda cały makijaż. A jeśli chciałabyś dopasować dla siebie kolory do makijażu, napisz do mnie wiadomości prywatnej, możesz je też u mnie zamówić. Podaj dalej to nagranie.